Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie po prawie ilu? 3 miesiącach przerwy? Koło 3 miesiącach przerwy, no ale cóż, nie będę się tłumaczył. Nie mam żadnego wytłumaczenia na moją tak długą nieobecność. W każdym razie, dzisiaj z powrotem ruszam na szlak. Dzisiaj wybieram się na Chrobaczą Łąkę. Spróbuję przetestować, czy moje oczekiwania pogodowe odnośnie warunków dzisiaj będą trafne czy nietrafne. Nadzieje są spore. To, co wokół się mnie dzieje, raczej nie nastraja na to, że te nadzieje zostaną spełnione. Ma być stosunkowo ładny zachód słońca z lekkim zachmurzeniem, co może dać fajną burzę kolorów z widokami na południowe części Beskidów. A co z tego będzie? Tego się dowiem dopiero. Idąc sobie szlakiem do około 40 minut już widzę na razie dość ładne, ciekawe przebicia światła. Także słoneczko jest. Jechałem tutaj, to widziałem praktycznie wszystkie 4 pory roku. Ładne słońce. Widziałem śnieżycę, widziałem deszcz i znowu widziałem potem słońce, więc po prostu jak w kalejdoskopie to się w dniu dzisiejszym zmienia. Ale mam nadzieję, że na sam zachód słońca trafi się kawałek ładnego światła, tak niech to chociaż będzie 15 minut, żeby móc coś z tego wyrzeźbić. Także tymczasem ruszam tam dalej, w tej chwili, na samą Chrobaczą Łąkę i niech stanie się światło, tak po fotograficznemu niech stanie się światło, niech będzie ładny zachód słońca. Idziemy tam. Proszę bardzo, jak na życzenie. Z reguły pogoda mnie nie lubi, jeśli już gdzieś się wybieram w teren. A dzisiaj jest dla mnie jakoś tak podejrzanie, wyjątkowo łaskawa. Słoneczko za moimi plecami, jak widzicie, pięknie wychodzi. Jeśli na samej górze, na Chrobaczej Łące, będzie tak świeżutki, gładki śnieg, jak jest wszędzie wokół podczas podejścia, jeszcze te piękne promienie światła się w to wbiją i będą takie ciekawe kształty. I jeszcze gdzieś tam odległe wzgórza beskidzkie będą oświetlone i też będą całe w śniegu, to ja padnę z radości. Z reguły jakoś tak warunki nie są dla mnie łaskawe. Ja chcę gdzieś wyjść, pada szaro, buro, do kitu, ale akurat dzisiaj nie wiem skąd się to wzięło, może po prostu mam szczęście, tak raz na 10 planerów. Pogoda mnie lubi i trzeba z tego skorzystać. Bo jak pogoda jest, to wychodzą ładne zdjęcia. Znaczy jak pogody nie ma, to też wychodzą ładne zdjęcia. Ale jak jest ładniejsza pogoda, to jest to łatwiejsze w sumie. Bez sensu, dobra, ględzę, idę dalej. Okej, moi drodzy, udało się dotrzeć na samą Chrobaczą Łąkę. Jestem już na samej górze, na tarasie widokowym. Przede mną rozciąga się widok na całe jezioro Międzybrodzkie. Tam dalej, tak jakby za zakrętem, jest jezioro Żywieckie. Na górę Żar i na okoliczne tutaj górki, szczyty. Zgodnie, o dziwo! Raz na rok to się zdarzy. O dziwo, zgodnie z moimi oczekiwaniami wychodzi słoneczko, także może zachód słońca coś nam ciekawego przyniesie. Te gęste chmury, które cały czas mi towarzyszyły podczas wchodzenia na górę, zaczynają powoli sobie uciekać. Także wszystkie te wzgórza, zbocza, szczyty, drzewa zaczynają się powolutku złocić światłem. Szkoda jedynie, że wszystkie te drzewa, które są stosunkowo blisko mnie, nie są ośnieżone. Wszystko zostało wydmuchane przez dość silny wiatr, więc śnieg jedynie jest na ziemi, ale ładnie wygląda, bo puch jest taki świeżutki, w niektórych miejscach nietknięty, wygląda jak idealnie wypolerowany, nie wiem, marmur czy coś, biały. Wygląda pięknie, także może coś się z tego uda wykrzesać. Także zrobię sobie chwilkę przerwy, żeby sobie zjeść czegoś, się napić, bo podejście no, było dość ostre w tym śniegu, czasami po kolana. Chwilkę przerwy sobie zrobię, zacznę się rozglądać za jakimiś kadrami i wam o nich opowiem, także zapraszam dalej, jedziemy.
Okej, moi drodzy, chyba mamy pierwsze zdjęcie dzisiejszego dnia. Póki jeszcze mamy kawałek słońca, chciałbym z niego skorzystać. Zanim się zabiorę do fotografowania tamtych odległych wzgórz oświetlonych pięknie przez słońce, w moje oczy wpadło tutaj to drzewko, które jest blisko mnie, tak z ciekawą gałęzią wijącą się w literkę S, taką położoną bokiem. W tle wzgórza, obok światło. Dość takie proste zdjęcie, nic skomplikowanego, ale nie chciałem się dzisiaj wyrywać na jakieś spektakularne zdjęcia do portfolio, tylko tak, żeby rozruszać kości, przypomnieć sobie troszeczkę obsługi aparatu i po prostu zaznać odrobinę świeżego powietrza. Także weźmy się za zdjęcie. Kadr dość prosty. Po lewej stronie mamy drzewo, po prawej stronie pozostałe lasy, las po prostu i zachodzące powoli słońce. Troszeczkę śladów na śniegu mamy na dole. Ze słońca staram się zrobić gwiazdkę, używając niskiej przysłony, w tym przypadku F14, żeby wyciągnąć sobie detale z nieba, które udało się rozchmurzyć troszkę. Po prostu niebieskie, ładne niebo wyszło między chmurami, także używam sobie filtra polaryzacyjnego. Ostrość ustawiam sobie mniej więcej tak w połowie kadru, żeby zarówno drzewo blisko mnie i całe tło było również w ostrości. Żeby ogarnąć tak szeroki zakres tonalny tutaj tych wszystkich cieni i bardzo mocno świecącego słońca, odbijającego się jednocześnie w śniegu, użyję sobie najzwyklej na świecie bracketingu, 5 zdjęć przesuniętych od siebie, już Wam powiem o ile, z przesunięciem o 1 1/3 działki, czyli mamy od 0, 1 1/3, 1 1/3 do tyłu i do przodu, łącznie 5 zdjęć, 2-sekundowy timer przysłona 14, filtr polaryzacyjny tak ustawiony, na oko moje oczywiście, żeby sobie wyciągnąć ciekawe detale z nieba. I co? I tyle. I zróbmy to. Jedziemy. 5 zdjęć, jak z kałasznikowa poszło. Ruszamy dalej. Przejdę się teraz tam. Tam ponoć jest tak zwany krzyż milenijny, z którego jest ciekawy widok na Bielsko-Białą. Także sprawdźmy, co tam będzie ciekawego. Ruszamy. Tam dalej. Cóż, chyba muszę zrobić drobne zażalenie. Przyznam Wam szczerze, że to jest właśnie urok odwiedzania nowych miejsc w celu tworzenia zdjęć, odwiedzania po raz pierwszy. Że lata się troszkę kot z pęcherzem i za bardzo nie można znaleźć motywu. Upatruję sobie w tym dwa powody. Albo pierwszy, nie znamy miejsca na tyle, żeby móc tutaj, w sumie trzy powody, przepraszam. Pierwszy to jest, nie znamy miejsca na tyle, żeby móc tutaj coś ciekawego wynaleźć. Zwyczajnie trzeba czasami więcej czasu, żeby zapoznać się z daną lokalizacją. Punkt drugi to jest po prostu miejsce słabe. Jak na razie, no, wyczaiłem tutaj jedno zdjęcie, mocno takie sobie, takie 2 na 10 w mojej skali. A trzeci powód to taki, że zwyczajnie my jako osoby robiące zdjęcie, czy ja jako osoba robiąca zdjęcie, nie jestem zwyczajnie w stanie coś ciekawego znaleźć. I w tym momencie na tym jednym zdjęciu to przystało i no naprawdę nie mogę nic więcej z tego miejsca wykrzesać. Aczkolwiek patrzę się tam, nie wiem, czy będziecie coś widzieć. Nie, biała plama. Patrzę się w tamtą stronę, w kierunku góry Żar, która jest fajnie oświetlana przez zachodzące słońce. Cała reszta jest trochę tak skąpana w cieniu i sam ten budynek na górze Żar plus ten biały placek śniegu wokół góry Żar jest oświetlony, a reszta jest taka fajna, spowita trochę chmurami, cieniem, także może coś z teleobiektywem na długiej ogniskowej z tego wyjdzie, ale na razie to po prostu no, nic więcej nie mogę wykrzesać. Także to jest urok odwiedzania nowych miejsc. Lepiej czasami jest sobie zrobić wcześniej drobny scouting danego miejsca, pochodzić sobie nawet w środku dnia, żeby zapoznać się, sobie sprawdzić, gdzie w danej porze dnia będzie się układało słońce, co tu jest ciekawego do sfotografowania, bo tak wyrwałem się trochę z motyką
na słońce zachodzące. Haha. I co? Jedno zdjęcie i na razie nic. Byłem tam przy tym krzyżu milenijnym, nic ciekawego. Panorama właściwie w stronę północną, patrząca na Bielsko-Białą, już na no, całe równiny w stronę Śląska, więc nic ciekawego. Odległe wzgórza, brązowe, trochę śniegu. Będę zrzędził, więc żeby nie zrzędzić i wam tutaj nie zanudzać, po prostu poszukam może teleobiektywem jakiegoś ciekawego detalu, bo jak na razie nic więcej nie jestem w stanie wykrzesać. No cóż, to jest fotografia krajobrazowa. Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze są piękne, pachnące kwiatki. Czasami jest tak, że się idzie na miejsce i się nie przynosi nic, kompletnie. I to też uczy. Dobra, ruszam. Cóż, moi drodzy, chyba to się zdarzy pierwszy raz, że wywieszę białą flagę podczas dzisiejszego pleneru. Próbowałem sobie teleobiektywem znaleźć coś ciekawego. Tak patrzyłem w stronę tych całych panoram, Góry Żar, Jeziora Międzybrodzkiego, te wszystkie wzgórza. Może wychwycić jakieś ciekawe światło, ciekawy motyw, nie wiem, interesujący detal, coś takiego fajnego, ale no po prostu nic. Także chyba zostawię was z jednym zdjęciem, albo wam pokażę po prostu takie przykładówki. Próbowałem Jezioro Międzybrodzkie, tą Górę Żar, gdzieś tam wzgórza. To wy uznacie, czy to jest ciekawe, czy nie. Dla mnie to jest takie 2 na 10, może. Także na razie proszę tutaj. Białą flagą macham. I chyba pora się zwijać. Przede mną godzinka drogi w dół, żebym dotarł do samochodu, zanim się zrobi ciemno. Chyba że coś w drodze powrotnej mi się uda znaleźć, w co wątpię. Straciłem całe nastawienie. Fajne warunki, wszystko super. To jestem zachwycony, że udało się tak dzisiaj trafić z pogodą. No ale cóż, miejsce jest mało interesujące. Czy ruszam w drogę powrotną? Może coś uda się znaleźć. Moi drodzy, nie będę przeciągał na siłę. To by było na dzień dzisiejszy na tyle. Nie będę walczył z wiatrakami. Nie ma to najmniejszego sensu. Zdjęcia w tym miejscu mnie rozczarowały bardzo. W sumie bardziej miejsce samo w sobie mnie rozczarowało niż zdjęcia tutaj. Jedno zdjęcie, parę takich testowych strzałów. I tyle. Ale cóż, na rozruch zawsze dobrze zrobić lekką wyrypę w śniegu. Dość fajne podejście. Półtorej godzinki tak cały czas pod górkę w śniegu, czasami po kolana. Miło było się tak po prostu zmęczyć dla własnego zdrowia. A na chwilę obecną was żegnam. Mam nadzieję, że zobaczymy się tym razem szybciej niż te prawie 3 miesiące w kolejnym filmie. Może dalej to będzie jakaś śnieżna aura. Tym razem będzie może śnieżna bajka, a nie śnieżny koszmar, tak jak dzisiaj. Taki mały koszmarek. Małe ogłoszenie, tylko parafialne na zakończenie. A mianowicie, po kilku tygodniach dość solidnej walki udało mi się wygrać budowę własnej strony internetowej, gdzie również skonstruowałem swój sklep internetowy, gdzie póki co możecie kupić wydruki moich zdjęć. Wiele zdjęć, których nie widzieliście tutaj na kanale, tam jest ta galeria. I wszystko inne, czego chcielibyście się może o mnie dowiedzieć. Także jeśli chcecie troszkę wesprzeć moją artystyczną pracę, możecie na przykład taki wydruk sobie nabyć drogą kupna. Wkrótce tam pojawią się też lekcje postprodukcji online, obróbki w Photoshopie i w Lightroomie. I w sumie tyle. Nie będę za bardzo zamęczał ogłoszeniami. Także na dzisiaj się odmeldowuję, schodzę w tamtym kierunku na dół, do samochodu i pora do domu. Trochę odpokutować ten żenujący dla mnie plener. Dobra, na razie żegnam was do następnego filmu.